okresie II wojny światowej okolice dzisiejszego Kędzierzyna Koźla usiane były licznymi obozami pracy związanymi z budową zakładów produkcji benzyny syntetycznej. W okolicach jednego z nich, a mianowicie obozu w Sławięcicach, znajdują się pozostałości kompleksu szpitalnego. Był to szpital dla robotników pracujących przy budowie kompleksu produkcji benzyny syntetycznej. Do dziś pozostały tutaj m.in. schron przeciwlotniczy typu Salgitter, schron przyszpitalny oraz inne pozostałości zabudowań samego szpitala. Ziemia kryje do dziś potłuczone fiołki, ampułki i inne pozostałości z okresu działania szpitala. To skrócony opis miejsca naszych dzisiejszych działań. I witajcie na kanale sklepowym. Jest piątek, 17:10. Zostało jeszcze 50 minut do zamknięcia DPD, a ja muszę jechać do DPD Delivery Point, więc zaryzykuję, pojadę te czwórką, a potem do Czarnej Mamby się przepakuję, żeby jutro być na zlot pewniejszym autkiem. Spróbujemy, czy patent Tomka działa. Zdążyłem. Oj, dziadek, ty to dostarczasz emocji. Obyś dostarczył zapłonu, bo się spieszę. O, chociaż tyle. Nie wiadomo, jak tam dzisiaj z korkami na Katowice. 17:43. Udało się mimo korków, mimo objazdów dotrzeć do DPD, więc paczki nawet do Szwecji dzisiaj wyruszą. Primo było DPD, a secundo InPost. Słyszycie, jak trzeszczy te czwórka? Ruszamy. Słyszycie? W niedzielę będę jechać dziadkiem N71, a teraz mam przedsmak. Chociaż N71 jest po remoncie. Jest godzina 6:23, przede mną 77 km do celu. Ta czwóreczka zdecydowanie wymaga dzisiaj odpoczynku, więc do gry wchodzi Czarna Mamba. Jadymy, Kędzierzyn Koźle. Jest godzina 7:27. Jestem na miejscu i teraz sprawdzimy słowa Arkadiusza, bo obiecywał, że ten las jest w miarę do chodzenia, nie jest zbyt zarośnięty, także rzut w głąb lasu. Rzeczywiście będzie dało się w miarę swobodnie pochodzić. Nie tak jak w Bierawie, tak? Już było bardzo zarośnięte to jakieś 2-3 tygodnie temu. Pogoda też chyba nam dopisze w dzisiejszym dniu. Kierownik Arkadiusz dzisiaj robi też za parkingowego, bo jest niewiele miejsca, żeby zaparkować. Każda fucha jest dobra. Panie parkingowe, żadnej fuchy się nie boisz? Nie! W poprzednim systemie na rozładowanie napięcia była jakaś taka komedia, gdzie taka pani mówiła: jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Ale dzisiaj nie wiem, czy by tak powiedziała, zwłaszcza jakby miała na myśli jakąś taką fuchę na wschodzie Polski. No i tak się udało po dwóch stronach ogarnąć parking i za chwilę będzie odprawa, na której kierownik Arkadiusz opowie, co to za miejsce i gdzie jesteśmy i czego możemy się spodziewać. Jesteśmy na terenie byłych obozów wienieckich Black Hammer tutaj dookoła. Z tego, co ja tak wiem, to ten cały teren był zamknięty przez Niemców. Każdy, kto tutaj w las, to miał kulę w łeb. I to są tereny poniemieckie, czyli to są rodowici Niemcy po prostu tutaj sobie żyli i to był po prostu zakaz wchodzenia. To była filia obozu Auschwitz, tak? Tak, dokładnie. Po lewej jest fajny, wielki schron przeciwlotniczy. Teren mamy do poszukiwań praktycznie. Ta droga robi nam dzisiaj granicę. Tam robi nam kolej granicę. No i tam nam robi granicę ta droga, co niektórzy przyjeżdżali nią. Jest tylko spore wycięcie w środku, gdzie nie ma pozwolenia, bo to nie jest od lasów. Ciemno, głucho wszędzie. No, tu jakieś sobie bezdomni robili też lokum swoje. I to jest schron przeciwlotniczy. A pod nogi, bo można
Zaryzko coś. Fajnie, tylko mnie wyprzedziłeś, wiesz, a ja nie mam lampki. Dawaj. Nawet nie jest tak klaustrofobicznie, jak myślałem. Dokładnie jest. Można zamieszkać. Widzisz, jakieś tam haki stare jeszcze są z epoki. Tam się kończy schron przeciwlotniczy, a tu widzimy podziemia szpitala, który kiedyś istniał na tych miejscach. Tu ładnie to wygląda w zimę. No jak jest mniejsza roślinność. Widać wszystko dookoła, nie? No, też robi wrażenie duże. Piwnice, nie? Takie jeszcze ostały się bardziej, nie? Stropy zostały. Piękne kółeczko. Puszka? Nie, jakieś... Coś z czegoś. Arek ma przeczucie. Nie mam przeczucia. Jak to nie masz? Pewność. No zobacz. Nie przeczucie, pewność. Pewność, że tubka. Jak kogoś za bardzo poniosą poszukiwania, to musi jednak uważać, bo tutaj patrzcie, gdzie można trafić. Jak... Czymś to może zakryjemy zaraz. Wiesz? Jak myślisz, ile w dół to jest? No zaraz zobaczymy. No ale wiesz, patrz, tak? Czyli można się połamać, nie? Można się połamać kopytka. Ma to coś zabezpieczyć trochę, żeby tam ktoś tam nie wlazł. Styknie. Masz też, ja ci pokażę, choć tam jest taka, to jest taka ciekawa studnia, która jest ze schodkami nawet. No. I mamy zły przykład, tak? No tak, zły przykład. No, ktoś se chodzi i se kopie. No jak se kopie, to nie to zasypie przynajmniej, jak coś wykopał, a nie... Potem będzie... No, słyszycie dziki? No, potem będzie na mnie i na nas. Byłem po chłodne napoje, to już na podsumowanie się przydadzą. Natomiast mijałem jakieś 2 kilometry stąd, 2 kilometry od miejsca, gdzie mamy dzisiaj zlocik. Mijałem cewę Kolor. 20 bądź 21 lat temu, może znajdę zdjęcia, bo wydaje mi się, że chyba wiem, gdzie są. Jak znajdę zdjęcia, to wam pokażę. 20 bądź 21 lat temu byliśmy tutaj na wycieczce całą klasą fotograficzną, żeby nam pokazali ostatnie, jedno z ostatnich fotolaboratoriów, które wywoływało zdjęcia z negatywów i diapozytywów. Chyba obsługiwało już wtedy jakąś część Europy, to nie tylko Polskę, bo to był już taki zmierzch, nadchodziła rewolucja cyfrowa wtedy. To były takie ostatnie podrygi, wtedy dość popularnym filmem. Był amerykański film Zdjęcie w godzinę, gdzie główną rolę zagrał Robin Williams, już nieżyjący. Moi klienci na pewno o tym nie pomyśleli. Zrobienie zdjęcia to nie tylko uchwycenie przemijającego czasu. Akurat nie była to jego rola komediowa, tylko był to raczej ponury thriller psychologiczny. Zdjęcie to nasz głos, który chcemy przekazać następnym pokoleniom. A więc byłem tu. Żyłem. I akurat jego głównym bohaterem właśnie był grający przez Robina Williamsa, pracownik takiego punktu fotograficznego w sklepie. No i tam też się przewijał właśnie motyw, że jego klienci chcieli już na cyfrówki przechodzić, bo to były ostatnie momenty negatywu. A film jest chyba z 2002 roku. My byliśmy chyba w 2003 bądź na początku 2004 na takiej wycieczce. No to taka ciekawostka. Zupełnie nie wiedziałem, że akurat jestem tak blisko tego miejsca. No, gdybym nie pojechał po te napoje, to nawet bym nie pomyślał w ogóle o cewę Kolor. Byłem młody, szczęśliwy. Komuś zależało na mnie na tyle, że zrobił mi zdjęcie. Mamy jeszcze 1,5 godziny działań, więc idę do lasu zobaczyć, jakie są efekty ostatnich 2 godzin. Ile za to? Coś wyryte. Bo po rosyjsku. Po skarbach, na żywo. Albo i nie. A to co, międzywojnie? Nie, 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 to jest współczesne. Dwa grosze i grosz chyba. Kurde, jakoś tak ładnie wyglądało w tym świetle. Zwodziło mnie. Z akordeonu, tak? Tak. I to było tam przy tym miejscu, gdzie był szpital? Przy tych... No, trochę dalej, głębiej w lesie. 1889. Może to był 25 tydzień 1889. Mogło tak być? Nie. Możemy sobie, wiesz, gdybać. Musiała być fajna jakaś butelka dwulitrowa. Adler. A teraz przyszedł czas na program Gotuj z Jagodą. Jagoda się postarał. Stół zastawiony na 100%. A jak ty się postarałeś, Arku? Jak zawsze, nijako. Ale jeszcze nie wszyscy wrócili, tak. Nie? To zapomniałem położyć. Tak, tylko to musisz mieć jakieś takie, żeby ci wyostrzyło, nie? Idzie to termometr bez rtęci. Rtęć uciekła.
jak azbest z mojego bloku. Tu mamy znalezisko wagi ciężkiej. Czapka. Kapelusz? No. Taka oto kosmetyczka, elegancka, stylizowana. Będzie na promocji w Odyńcach. Już wszystko sprzedajemy. Wszystko sprzedajemy. Kłódek tu mają do wyboru, do koloru. Kolor? Waga ciężka znowu tu się objawiła. Jakiś... To, tu. Zębatka nawet no, jest. Trudno mi jest powiedzieć, nie? Co to by mogło... Znowu waga ciężka. PRL, ale... PRL, ale z daleka jakiś taki szlachetniejszy jakiś, nie? Nie potrafię właśnie z tego... 700... Tu ma berło, widzisz, jest. Tu jest beberło, krzyżyk, ze krzyżykiem. Ja nie wiem, czy tam Rafał Motek kosy był. Widzisz? Tak, nie, wiesz co, ale ja kurde, no, inne znajdowałem. Nie zadzwonisz, tam jest moja. I 789, tak? Dwa. Masz to w serwale? To tylko wpisz, że jest Roberko 1782. Pokaż, mogę? Nie, no, tak to masz na zbliżenie na makro. To jest Krajcar. To samo mam moneta. Tam było 176 wcześniej, ale zupełnie co innego. A tu taka zawieszka. Z tej strony bardziej zmęczona, ale z tej strony daje radę. Jakaś ten... No przypadkiem to się tu nie znalazło, Gienek. Ale jakaś przypustka na zakład czy coś, nie? Numer taki. Pracowniczy. Wszyscy już się prawie pozbierali, a kierownik Arkadiusz porządkuje tutaj rzeczy i powiedz, co tu się stanęło tym razem. Złomu mamy oczywiście najwięcej. Aha, to ta tak, sekcja. To jest ta sekcja. Tutaj perelki, jakieś pasty. Feningi stare, nasze perelki znowu, łuseczki, tu jakiś medalik, tutaj bałfancik dnia, bo to jest trzy krajcary. Tak, to na zbliżeniu to będzie? To było już na zbliżeniu, tu też jest jakaś ładna to też było pan tabliczka. Zawieszka, tabliczka. Będzie do identyfikacji. No i co, no tu też już było termometry, termometr, jakieś łuski, sztuczce różnego rodzaju. Kłódki. Za jakiś czas tamtą drugą stronę, tak? Powtórkę, tak, na drugą stronę sobie pójdziemy i może tam będzie coś lepszego. A mniej więcej po zimie najlepiej, może tamta strona. I już jestem z powrotem w Odyńcach, zdałem sprzęt, jest godzina 13:40. Jak widzieliście na podsumowaniu, nie były to jakieś szczególne poszukiwania, ale dwie znajdki jednak troszeczkę wzbudziły emocji. A ja teraz przejdę sobie do podziemi. I znajdę zdjęcia z CW Color, o których wspominałem, jak byłem w lesie. I znajdujemy się w tej chwili w pierwszym magazynku sklepu Odyńce, który ma może 3 metry kwadratowe w porywach. I tutaj, jak widzicie, Stowarzyszenie Inventum przysyła mi co chwilę jakieś tutaj materiały, a ja nie mam czasu ich montować, bo ten magnetowid marki Funai, który jest w T4, no, ma swoje lata i no, nie jest tak sprawny, żeby tutaj mi umożliwić sprawne tego montowanie. Także to wszystko przyjdzie na to czas, ale nie wiadomo, czy te taśmy, wiecie, wytrzymają to, co Dawid nagrał i nie wiadomo, czy uda się to zmontować, ale zobaczymy, będę się starać. Natomiast miałem znaleźć znowu zdjęcia, jak jeździliśmy z Odynem na kemping ćwierć wieku temu, właściwie można powiedzieć. Znowu otworzyłem nie tą szufladę ze zdjęciami, bo tu co prawda z kempingu są zdjęcia, na przykład to było Międzybrodzie Żywieckie, tam był kemping, tam ćwierć wieku temu z Odynem jeździliśmy na wakacje, no, całą rodziną. Tu z góry, nie wiem, Żar, czy jakiejś takiej, a tu góra Czupel, która jest pomiędzy, jakby to powiedzieć, Bielskiem, a Wilkowicami właściwie, a tym Międzybrodziem trzeba przejść górę Czupel, która ma charakterystyczne drzewa i często jest taka we mgle. Przynajmniej tak to zapamiętałem. Z kempingu mi się za bardzo nie udało znaleźć zdjęć, natomiast z CW Color też mi się w sumie nie udało znaleźć, ale jeszcze jedną szufladę sprawdzę. Natomiast tutaj ze szkoły fotograficznej, to też prawie ćwierć wieku temu, chyba robiliśmy jakieś ten zdjęcia, nie wiem, temat był Ted Bundy albo jakaś psychoza, nie wiem co, no takie mi zrobili. Nie wiem, kto był autorem tego zdjęcia, ale wyglądam tutaj na kogoś, kogo nie chcielibyście spotkać w ciemnym zaułku. Tu też stare zdjęcie, które ja na pewno zrobiłem. To jest blok przed remontem, dawno, dawno temu, gdzie mieści się nasz sklep
Odyńce. Znalazłem też aparat fotograficzny. Jest w nim klisza, jest sprawna bateria. Zobaczymy, działa. Wyostrzy, wyostrzy, nie wyostrzy. A wyostrzył, o kurde. I najważniejsze, bo pytacie się, to wyłączymy, żeby nie marnować baterii. Pytacie się, kiedy następne poszukiwania. Skontaktujemy się teraz ze Stowarzyszeniem Inventum, z Dawidem. Dawid, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Kiedy? Powiedz, kiedy tutaj tarcze się przestawią, kiedy będzie prawdopodobnie następny zlocik. A więc abrakadabra. Dawid zdalnie nam zaprezentował, kiedy prawdopodobnie będzie, ale to ostateczna informacja będzie poniedziałek, wtorek. Będzie to 16 czerwca. I za dwa dni dowiemy się, czy na pewno i przede wszystkim gdzie. Jest w niej wiele o zastanawiających zbiegach okoliczności i o strachu. Że najbardziej boimy się tego, co już się wydarzyło.